Piotr Osowicz. Piotr Osowicz. Tomasz Sikora. Tomasz Sikora? Dzień dobry. Dzień dobry. To my jesteśmy teraz na żywo, w powtórce, czy w ogóle nas nie ma? Ja, najważniejsze, że po obiedzie i państwo nie udławią się teraz ze śmiechu. A to zależy, bo 14:15 to jest przeważnie, po zupie, umówmy się, przynajmniej no tak, po zupie. Czyli tak. Jesteśmy tak trochę jak... Proszę uważać, jak będą państwo jedli. To się teraz nazywa między wódką a zakąską troszkę, nie, między tak? zupą a drugim daniem. Lepiej, to, lepiej, może takich, zdecydowanie lepiej. Tak. To było tak, że mieliśmy być powtórką, a jesteśmy na żywo. Tak. Bo wolimy na żywo. Po prostu być w pracy niż z rodziną. Nie mamy rodzin. To życie mieliśmy, prywatne się sypie. Ale wybraliśmy sławę medialną. Sławę, tak, tak. No dobrze. Słomę medialną. Jak państwo sobie przypominają... Poczekaj, musimy powiedzieć to najważniejsze rzeczy. Tak. To jest to, że to jest Loża Szyderców. Prawie w Radiu Wrocław, ale nie w Radiu Wrocław, tylko w telewizji dolnośląskiej TD. Bardzo państwa zapraszamy w każdą sobotę o godzinie 9:30 i w niedzielę o 14:15, czyli właśnie teraz. Tak. Oprócz tego... W Radiu Wrocław mogą nas państwo usłyszeć, a nie zobaczyć od poniedziałku do piątku między 18 a 19. Tylko nie jutro, bo akurat jutro jest sport o tej porze. Tak. No. Proszę ale państwa, we wtorek będziemy. Proszę państwa, odliczamy czas do euro i pojawiły się głosy, że być może stadion miejski na Maślicach, ten cud wybudowany za prawie miliard. Podoba mi się to zdanie, że być może stadion miejski. Tak, nie jest jednak, będę kontynuował, nie jest jednak odpowiednim miejscem dla wyczynów kadry Smudy, bo przecież mamy jeszcze stadion olimpijski. Mamy! Jakie tradycje tam mamy? Wszelkie środki zostały przetransformowane na w stronę euro, ale z drugiej strony, skoro można było tam, dlaczego nie u nas? Dlaczego nie na stadionie olimpijskim? I pan Andrzej ma rację. Nie. Ma rację? A ma? Stawiam niedzielny obiad. Niedzielny obiad stawiam, że nie ma. Jak sama nazwa wskazuje, tak. To jest stadion olimpijski, aha, czyli przygotowywany na olimpiadę. Teraz jest Londyn, prawda? I po Londynie jest co? Wrocław chyba. No dobra, okej, ale to by z tego wynikało, że stać nas tylko na jeden stadion we Wrocławiu. Co, nas nie stać? Nas nie stać na stadion? Ja bym zburzył olimpijski i postawił tam nowy olimpijski. Nowy. Tak, ale przecież jeszcze jest nasz sztabowy. Tak, jest jeszcze koło biblioteki na Świdnica, tak. Opole, przecież tam ale są... Ale nie, mówmy o Wrocławiu. Jest jeszcze na Racławickiej arena. Jest, tam nieczynna. Tak, tam, arena. Tak, jest. Jest też, wiesz, no, są też... Glinianki są. W Niemczech jest na przykład arena w Schalke i ten stadion też już właściwie można by przebudować. Dlaczego, no tak, dlaczego mielibyśmy go nie przebudować? Tak. No ale, skoro możemy przebudować. Żal, ja na przykład byłem na meczu na Stadionie Olimpijskim Śląska z Liverpoolem. Liverpoolem? Tak, z Liverpoolem. Keegan grał. Taki piłkarz i wszyscy kupali, bo było bardzo zimno. Anglicy myśleli, że to jest taki fantastyczny taki doping. Tak, ale teraz porozmawiamy sobie o wykorzystaniu stadionu olimpijskiego, bo to tam fa. Może być speedway na żużlu. Znaczy, co? Speedway na żużlu? Znaczy, speedway tak, na żużlu. Można nieźle speedwayować na żużlu, rzeczywiście. Tak, zresztą to się nawet tam odbywa i regularnie zawody się toczą. Chociaż stadion, powiedziałbym, tak się jakby zapada, tak umiera. Posłuchajmy. Nawet gdybyśmy chcieli, aby to żużel był tą dodatkową dyscypliną, którą wskażemy i która pojawiłaby się na naszych igrzyskach w roku 2017, to musielibyśmy jeszcze mieć akceptację i zgodę Europejskiej Federacji. Jeżeli takowa będzie, to oczywiście, że myślę, że z wielką chęcią. Pan Jacek ma taki pomysł. Pan Jacek ma taki pomysł, ale ja mam chyba lepszy pomysł od pana Jacka. Poczekaj, bo powiedzmy najpierw, na czym ten pomysł polega. Pomysł polega na tym, że w 2017 roku będziemy mieli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich i pan Jacek ma taki pomysł, żeby na Stadionie Olimpijskim były Igrzyska Nieolimpijskie. To jest znaczy, świetny pomysł. Żeby żużel był nieolimpijski na stadionie olimpijskim. A żużel jest olimpijskim sportem. Znaczy, nie jest, znaczy, jeszcze nie jest. Nieśmieszne. Będzie... Tak. Nie, to właśnie było śmieszne. Wiesz, się stać, ale właśnie wiesz, się zmurzna. Tak. Się to nie wybija. Podoba. Posłuchaj, nie już. Nie, to tylko jedna osoba. Jak słyszysz, to jest tylko jeden głos. No, ale cały czas ten sam. No ładna, ale posłuchaj, wiesz co, ja mam taki pomysł, że można byłoby robić Mistrzostwa Europy w piłce nożnej z tym żużlem. Bo przecież oni jeżdżą po tym torze. Ty masz rację. A tam piłkarze mogą grać przecież, prawda? I to można by tak zrobić. Połączyć to dla fanów. I można by, wiesz, na przykład przez taki żużlowy motor z takim motocrossowym wymienić, żeby oni przez środek tego boiska jeszcze zasuwali. Tak, wiesz. Przerwa. Nie, tak. W trakcie. Nie, przerwa w trakcie. Tresura jeszcze. Zwierząt. Tresura kotów, tak. I pan Lęczy, który jest taką szpicurą. Trzeba napisać na do pana Dudkiewicza, bo to jest świetny pomysł. A propos tresury zwierząt, to być może wydaje się państwu, że takie rodeo czy western to jest takie, o, puch.
Nie, to poszło. Jest naprawdę ten koń. Koń jest, jak każdy widzi. Właśnie czasem człowiek nie widzi takiego konia, jak oni tam widzą na tym rodeo. Proszę zobaczyć. No, konkurencje pozornie wydają się łatwe, natomiast trudność jest zdecydowanie duża, dlatego że koń musi być technicznie doskonale przygotowany, żeby owijać się wokół beczek albo wokół tyczek, a z drugiej strony musi być niesamowicie szybki i dynamiczny. Piotr, słyszałeś, koń, tak. Nie jeździ, koń. Ty jesteś człowiekiem doświadczonym. Chciałem skorzystać właśnie z twojej wiedzy. O koniu? O koniach. Zdarzyło ci się kiedyś w życiu przebogatym owijać konia? Bardzo często. Na tyczce. Bawełnę. Na tyczce. Nie, to nie. Nie, to nie, nie, nie. Ale dlaczego nie? Dlatego, że nie, ja wbrew doświadczeniu życiowemu, praktycznie już nad grobem jedną nogą, to w ogóle nie siedziałem na koniu. Tak? Nie, rozmawiamy o tym. Nie siedziałem w ogóle na koniu. A ja siedziałem. Tak? To ty możesz powiedzieć, czy się udaje owinąć konia wokół tyczki. Kiedyś było tak, muszę ci powiedzieć, że zapisałem się na studiach, na zajęcia z jeździectwa. Z hipoterapii to się tak, z hipnoterapii. Bo próbowałem, patrzyłem mu tak, wiesz, w te źrebięce u oczy. Mhm. I ja tak popatrzyłem, mówiłem, teraz ja tu rządzę. Nie. A on tak zrobił, chyba żartujesz. I pokazał, co potrafi. Tak, już właśnie było wszystko na ten temat. W sensie ja mówiłem skręcaj, a on mówi nie. Ja zdecydowanie... Tak to wyglądało. I to było rzeczywiście tak, że nie tyle koń się owija wokół tyczki, co ja wokół konia. No tak to przeważnie wygląda. Ja zdecydowanie wolę chodzić na piechotę, tylko żeby było po czym. Zarządca drogi powiatowej, która przebiega po tym wiadukcie nad autostradą A4, może wspólnie z gminą wybudować niezależny obiekt zawierający ciąg pieszo-rowerowy, ponosząc koszty realizacji tego przedsięwzięcia. To jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pan rzecznik. A nie chodników? Nie, pan jest od dróg i pan mówi tak, bo pokażę ci, jak to jest. Jest Wysoka i jest Wrocław. Pomiędzy nimi jest droga. Tak, a nie ma chodnika. I nie ma. No to nie. No to ale musi mógłby być. Tak. Mógłby być, tylko że pomiędzy jest kładka nad autostradą. I jak jest ta autostrada i ta kładka, to tam już w ogóle nie ma chodnika. To trzeba przenieść autostradę. I generalna dyrekcja teraz właśnie mówi, że jak masz ochotę, możesz sobie chodnik zbudować. Oczywiście. Jest niedziela teraz. Dlaczego nie możesz zbudować? Państwo Wysokie i zamiast oglądać Lożę Szyderców, tak myślę, że można by na przykład bardziej pójść. Można by na przykład pójść, wiesz, w taką stronę, że po co chodnik? Dlaczego chodnik? Dlaczego tam mógłby być na przykład taki transport balonowy? No wiesz balonem. Co, to mnie zaskoczyłeś, jak? Z tej Wysokiej? Bo z Wysokiej to jest Wysoka. A no tak. Z Wysokiej to można by właśnie na taką paralotnią. Taką a czemu ta Wysoka tak odcięta od świata, bez chodnika? Bo przecież wiesz, nie, to jest ta Ameryka, słuchaj. Znajoma była w Ameryce, powiedziała, że koniec świata, tam w ogóle chodników nie ma, ludzie nie chodzą, wszyscy jeżdżą. Jeżdżą. Wszyscy jeżdżą. To mi też znajoma kiedyś mówiła, że... To może ta sama? Że, nie, to inna. No nie wiadomo. Bo mówiła, że oni właśnie się wybierają, bo rozmawiałem przez telefon z Ameryką, wujek z Ameryki. Za co? Za ich. Aha, na koszt abonenta. Na koszt właśnie. I mówiła, że oni właśnie jadą do parku na spacer. Mówię, to świetnie, fantastycznie. I ona mi potem opowiada, jak to wygląda. To jest tak, że oni jadą tym samochodem. Ja to widziałem na misiogi, tak samo. Jak jeździ. Wjeżdżają do parku. To dalej jeżdżą. To robią tak. Bzzz. O, szyby się otwierają. Piknik. I robią tak. I... Jeszcze raz. Bzz. Już jest po wizycie w parku. Po spacerze w parku. Powinieneś udźwiękawiać filmy. Tak, bo ja udźwiękawiam. I to jest tak, że oni mówią, że nawet tak samochodami jeżdżą, tylko proszą właśnie, czasem wystawiają głowę przez tą szybę i mówią, żeby zgasić silniki, bo za bardzo spalinami jedzie. Tak. Nie, no ja to tylko... Ameryka, gwiaździsty standard. Ja tylko z Misia Jogi to pamiętam, jak on tam jeździł do parku Yellowstone. I człowieka trafiasz tak. Dlaczego? No, jak nie, tak pomyśli. Nie, cię trafi szlak, to jeszcze pozgrzytasz zębami. A, to fakt. Bardzo często pacjenci nie są świadomi z racji tego, że objawy pojawiają się w nocy i nie ma im kto po prostu tego powiedzieć. Rano pacjent się budzi z takim uczuciem bólu, zarówno w mięśniach, tutaj narządu żucia. Również objawem są, to już przy badaniu klinicznym można stwierdzić, starte powierzchnie zębów. Ja to mam. Ja to mam. Tak? Ja to mam, bo znaczy nie, że z ustami startymi się budził, czy coś takiego, tylko jak się budzę rano, to jestem po prostu, tak mnie wszystko boli, jakby ktoś mnie przeżył.
Ja mam to uczucie. Nie, no bo ty jesz w nocy generalnie. To... Zawsze jem. To nawet nie, że w nocy. Ja po prostu jem. U ciebie to jest normalne, że ty pracujesz z żuchwą. Ale ten normalny śpi wtedy, tak? Za to mi płacą właśnie, żebym jadł. Tak? To jest tak. Mam taką wiesz, żeby to wyglądało. Bo teraz nie będziemy patrzeć w kamerę, tylko będziemy patrzeć tam w monitorek. A tam nie, tam nie wolno. Tam nam nie kazali patrzeć. Tam nam zabronili patrzeć. Nam będą zabraniać? Nie, komu? No jak nam będą zabraniać? Ale wiesz co, sposób jest jeden. Jedna osoba śpi, druga czuwa. Prawda? Druga żuje. Nie, to żuje ta, co zgrzyta, ta, co śpi. To tak. Ta śpi, a ta jedna... druga czuje i mówi, panie, kolego, prawda? Albo dajesz sąsiedzi, palec. Tak. Palec na przykład, wiesz, jak słyszysz, że zgrzyta, to wsadzasz palec między. A jak zgrzyta, to trzeba naoliwić nieraz, bo to można mogą być naoliwić, drzwi, tak? Tak, ale tak. Jest sposób na to, bo są ludzie, którzy zgrzytali, a już nie zgrzytają. No, Robocop był taki. No, na przykład, proszę bardzo. Płytki odciążające. To płytki stabilizacyjne, które stosuje się, głównie pacjenci stosują na noc, które zapobiegają przede wszystkim starciom zębów oraz powodują rozluźnienie tych mięśni. No, wykryto mi coś tutaj z lewej strony przy skroniach, że coś przeskakuje mi. No, w sumie nie wiedziałem o tym wcześniej, także no dobrze, że mi to wykryto. No, się śmiejesz, nie, no, a się głupkowato śmiejesz. Kładziesz się z zębami, wstajesz bez zębów, a taka szuflada, wiesz, ile kosztuje teraz? Znaczy, tak codziennie. To jest teraz tak, że w ogóle wsadzasz taką szufladę, no właśnie, tak, te płyty takie. Tak, wsadzasz, nie, żeby nie zgrzytać. Żeby nie, to najlepiej sobie rękę wsadzić. No tak, możesz, albo po prostu książkę jakąś. Znaczy, możesz głęboko do gardła sobie w ogóle taką rękę wsadzić, ale nie wiem, czy... I bez ręki się obudzisz wtedy, bo dalej zgrzytasz. Bez ręki albo pasieczek. Straszna rzecz, to ten sposób. To zgrzytanie jest. Mnie martwi ten pan, któremu coś tu z boku wykryto. Chipa to chyba może. Dobrze, że mu wykryto. Są takie spotkania niezwykłości wrocławskich i tam właśnie pojawiają się tacy ludzie. Oni właśnie przychodzą i mówią, mnie zabrali kosmici. Tak. Albo wchodzi kto inny, mówi, mnie tu wykryto chipa. Znałem kiedyś takiego człowieka na tych targach niezwykłości, co trzykrotnie opuścił Układ Słoneczny i wrócił. I wrócił? Tak, wrócił, bo coś zapomniał. A znasz go dalej? Nie, już nie. Bo być może właśnie opuścił na stałe. Na stałe. Tak, ja myślę, że tak. Do Lubiąża pojechał. To też jest właściwie takie opuszczenie układu. Tak, zwiedzać oczywiście, tak, no bo po cóż by do Lubiąża jechać. Proszę Państwa. Ale można by właśnie oszaleć z powodu tego, co się wydarzyło na początku tego tygodnia, a właściwie powiedziałbym równo prawie równo tydzień temu. Bo to był taki moment, że myśmy się przygotowywali do tego meczu. Ja wtedy drżałem. Ale to jest kwestia jakby... Zgrzytałem, przepraszam, to jest kwestia posobotnia, to się delirium nazywa. A nie, to jest zupełnie inna historia. Ja wiem. To o tym nie mów. Tak, to nie. To inna była sprawa. Obawiałem się, czy Śląsk wygra tydzień temu z Wisłą Kraków, ale wygrał, jest mistrzem Polski, wszyscy o tym wiemy, będziemy do końca życia pamiętać. Natomiast czy potem, jak już będziemy w tej Lidze Mistrzów, będzie... Ty, jak mnie suszy, przepraszam, ale wypijam po prostu kolejną, wiesz, kolejną szklankę. No to właśnie mówiłeś o tym, robiłem. Po sobocie, tak? Po sobocie to mam. Po sobocie, po robocie. Proszę Państwa, czy co potem dalej? Będzie w Lidze Mistrzów płacz i zgrzytanie zębów? Nie, posłuchajmy. Bo te płytki sobie wsadzają w te usta. To jest duża odpowiedzialność. Myślę, że no, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, musimy jeszcze dużo popracować, ale nad pucharami możemy pomyśleć śmiało, możemy iść do przodu, walczyć. No i nie poddawać się przede wszystkim. Myślę, że Śląsk ma szansę na puchary jak najbardziej. Przede wszystkim to możemy walczyć na pucharnie. Walczyć. Walczyć, znaczy, pan tak, mówi, żeby walczyć. Stanąć przy linii tej takiej, walczyć. Takiej środkowej i walczyć. I tu też pan zasugerował, że należałoby kibic. Tak, kibic. A kibic zawsze ma rację. To nie pan, to kibic. Nie no, pan kibic. Aha, rozumiem, pan kibic, tak jest. Szanowny pan teraz kibic. Teraz kibice to są pany, tak? No ba, my, oczywiście. A pany to Śląsk pan. Po mistrzostwie Polski, jasne. Nie, więc pan zasugerował, że jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to nie. Nie, to odpuszczamy. Nie, ale z drugiej strony mamy się nie poddawać nigdy. Nie, no odpuszczamy po prostu dlatego, że... Nie, powinniśmy zdobyć jednak mistrzostwo. Śląsk jest w takim gazie, jest na takim po prostu szwungu. Wszystkiego nie zdobędziesz. Właśnie może zdobędziesz. I będzie głupio wtedy. Z Realem zagramy na olimpijskim wtedy o mistrzostwo, tak, Ligę Mistrzów. Potem jeszcze mamy UEFA, bo my gramy we wszystkich pucharach, tak? Znaczy pan mówi, że bardziej go interesuje to, żebyśmy wygrywali, niż żebyśmy wygrywali ze znakomitymi przeciwnikami. Ze znajomymi, tak. Nie, oczywiście. Czyli na przykład moglibyśmy z MKS-em Kluczbork rozgrywać jakieś tam... Chodzi o to, żeby puchary i żebyśmy Derby. Wygrywali. Tak. Czyli regularnie MKS Kluczbork, ja zrozumiałem CCS, co innego. Polkowice. Co innego zrozumiałem, że nigdy nie należy się poddawać. Nam, na przykład nam mówią tutaj, prawda, no dajcie spokój w tej telewizji. Przecież tu, co wy? Gdzie wy?
My się nigdy nie, nie końmi nas stąd nie wyciągniesz. Nawet takimi owijanymi na dzidy, tyczki. No, nawet tymi, nawet tymi. Proszę Państwa, tak się ostatnio złożyło, że te tematy krążą wokół stadionu, dworca, terminala, prawda? Czy terminalu, to w niedzielę to nie obowiązuje język polski. Język polski nie w niedzielę? Nie, w niedzielę, daj spokój. Ale tak odmieniasz. Tak? Dla Państwa przyjemności Piotr Osowicz będzie odmieniał wyrazy, ale tylko niektóre. Mianownik to co? Terminal. Dopełniacz terminal. Proszę Państwa, przenosimy się magicznie na dworzec główny PKP. Nie będzie tylko pewnych technicznych funkcji tak zwanego międzytorza, to jest zaznaczone właśnie tam, gdzie słup stalowy się opiera. To nie ma, tam nigdy się nie odbywa ruch, nawet ruch techniczny. Nie, złapałeś to? Znaczy, ja powiem. Ja rozumiem, że to jest proste. Niepotrzebne, te międzytorze. No, właśnie tak. Chodzi o to, że dworzec już jest właściwie skończony, tak. Zrobiony, gotowy. Ja się czuję jak skończony idiota na przykład za każdym razem przy dworcu. Niesłusznie. Nie? Bo ty masz rację, a oni trochę nie. Bo więc ten dworzec będzie gotowy, tylko nie będzie międzytorza, który rzeczywiście nie gra roli, jeśli chodzi o pasażerów, ale bym powiedział, że tam się słupy opierają. Aha, więc te słupy konstrukcyjne to nie będzie, bo tam międzytorza nie będzie. Więc a między górze będzie? Będzie zburzenie. Aha, rozumiem. Będzie takie jakby zawalenie być może. Nie, 95% dworca będzie gotowe. Tak tylko nie będzie torów i pociągów, a reszta będzie kasy, wszystko będzie hulało. Ale przecież nie ma mowy, no PKP nie obiecuje ci, że będzie pociąg. Ma być odnowiony dworzec i będzie. Możesz sobie przyjechać autobusem, czy samochodem, z rodziną, pozwiedzać, a przyjedzie taki pociągiem, prawda? Oni nie zamykają tych toalek. Od razu co będzie? Kebab, smród? Smród, więc właśnie, to jest za ładny nie dworzec. Nie po to odnawiali, żeby ludzie tam... To jest za ładny dworzec, żeby tam ludzie wchodzili. Ja bym nawet w butach. W ogóle w butach, tak. A widziałeś, jaka tam posadzka? Niby trzeba być w butach na weselu, ale to nie. Jeszcze nie jesteśmy gotowi. Ja myślę, że jak pójdę na ten dworzec, to buty ściągnę nawet. Ja bym jako podziękowanie. Żeby ewentualnie ściągać. Teraz będzie młodzieżowo, powiedziałbym, ale będziemy mówić. To ja może wyjdę, bo jak młodzieżowo, to nie chcę psuć. Nie, ty możesz z takiej perspektywy genialnego mentora, taki mistrz Yoda. Jakbyś mógł tak roztoczyć. To muszę jakoś usiąść, wiesz, tak? Tak sobie siedź i zobacz, co robią dzieciaki. Zaledwie 2 tygodnie wystarczyły, aby ta odnowiona kamienica w centrum Wrocławia pokryła się szpecącymi rysunkami. I chociaż za zniszczenie mienia można trafić do więzienia nawet na 5 lat, to rzadko udaje się ukarać sprawców. W ubiegłym roku we Wrocławiu wyroki usłyszało zaledwie 2 wandali. No, ja chciałbym zaprotestować jako człowiek sztuki, kultury. Tak. Od wieków trwa dyskusja, czym jest dzieło sztuki. I teraz przechodząc koło muru, prawda? Opowiedz. Widzimy coś. Na przykład jesteśmy głupsi od artysty. Jest okej. I jesteśmy głupsi od artysty, przyjmujemy, prawda? Co artysta chciał przekazać? No nie można od razu tego wziąć, zamalować i tak dalej. Czy Van Gogh, prawda? Taki malarz, w Google wpiszesz. On od razu był popularny? Nie, aż sobie z głodu ucho obciął i zjadł. Taki był głodny, w niedzielę kiedyś. Arle. I teraz, przechodząc, skąd my wiemy? Trzeba to zostawić i niech historycy sztuki ocenią to za 100-200 lat. Niech czy ocenią. To było, ten tak był tak. Dobry, czy tamten? Nie, wiesz co, to jak my teraz budujemy, to ja nie wiem, czy to 200 lat wytrzyma, czy będzie co oceniać z perspektywy tego historyka sztuki. A nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, co tam było napisane. Co młody człowiek wypisał to. No, wolałem nie zwracać. Chodzi o to, że... Chyba nie chcesz cytować teraz. Chcę, tak? Chcę. Tam było napisane, dopalacze wypalają ci mózg. Czyli jakby on sam się zdiagnozował. No tak, i to jest dziwne. On ma ten jakby wypalony, bo on się nawdychał tej farby. No tak, ale to każdy artysta ma to. To jest taki krzyk rozpaczy artysty. Tak, zostawić to. On mówi, ja wiem, co mi jest. Tak. Ja wam to napiszę. Tak, i on im to pisze. Zostawmy to. A Banks w Londynie, ten taki artysta, tak, prawda? Ewentualnie można by na przykład zaproponować Christo, żeby tutaj przyjechał. No to nie znam. To jest ten, co opakuje wszystkie. Te Bundestag opakował na przykład. Aha, no tak, tak. To i on wiem, by nam tak. Wszystko opakował po prostu. I wysłał. Nie wysłać. Dobrze, proszę Państwa. Temat matury. W tym tygodniu oczywiście nie matura, ale chęć szczera zrobić z siebie... Komiwojażera, tak. Nie każdy mówi się egzamin dojrzałości, prawda? I mamy przykład i przykłady, gdzie to przeczy w ogóle temu, bo gdzie tu dojrzałość, skoro człowiek już, prawda... Jak to mówią jedną nogą? Smuda cienia. Ale to nie Franciszek ale Smuda. Może to na tym właśnie polega, że wiesz, egzamin dojrzałości, no to po właśnie, prostu każdy powinien zdawać, kiedy czujesz się dojrzały, prawda? No tu mamy przykład. Chcę zmienić pracę, lepiej płatną.
krócej pracować za większe pieniążki. Ja też. No to maturka. No to muszę zrobić. Ale już masz jedną. No nie, no ale to taką maturę, wiesz, nie, ale, starą, wiesz. No ale mam. To pan nie mówi. No tak, no, no to dlatego musisz zrobić jeszcze raz tą nową, tak? Nową to, po prostu. Nie wiem, czy dobra, wiesz, bo to się zmienia. Z no to, matematyki no to się zmienia. Nie czuję się mocno. Ale ponoć jest za każdym razem łatwiej. Teraz maturzyści mówili, że było na maturze podstawowej dodawanie od 1 do 100. Jak? Trzeba było... 2 plus 7, Piotr? Zaraz, poczekaj. 2 plus 7... 7. 15. Mamy przerwę na reklamę, coś takiego? 15. Czekaj, jeszcze raz policzę. Ale wiesz, no to jest... 2 coś... plus 7, tak. Prawda? No, nieśmieszne. Nie, ale to dobrze, to właściwie jest dowód na to, że ty nie jesteś dojrzały. Bo no, ty, tak, ty się tak martwisz, że, ja ty, że ty właśnie... No właśnie masz to wrażenie, no to, że ty tam smuga cię, tak, czy coś. A tu się okazuje, że nie. Że ty jeszcze nie dorosłeś do tego. A jak czytałem te tematy z polskiego, to nie wiem, czy mi napisał, wiesz? Chociaż jak, z drugiej no, strony, wiesz... Ty byś napisał, dziady. Balsy na, dziady, tak. No to nie, napisał. Tak, na dziadowskim garnuszku. Ludzie tak. Bezdomni. Tak, nie, no, o, tak. Latarnik. No. Tak, ja nad morzem śpię pod latarnią, wiesz, tak. Co tam jeszcze jest? Wierna rzeka. Dżuma. Prawda, czyli golenie się i mycie w odrze. Nad Niemnem. Tak. Nad Niemnem, tak. Z Niemenem. Z Niemenem. Nie. Tak, nie, no. Ale popatrz, jak teraz się literatura zmienia, bo teraz, wiesz, kiedyś to były te takie tytuły, prawda, Nad Niemnem. No piękny tytuł. Piękny. Na przykład Dolina Ichy, tak? A teraz to masz... Zwał. Zwał na przykład, tak? Poziom cukru. Wiesz, to... Takie dosłowne są te tytuły, no to ja już nie mówię o takich innych, prawda, jakichś idiotycznych tytułach. Jeszcze ostatnio przeczytałem Szymborski, Wystarczy. Kto to jest? Kto? No Wystarczy. Poprzez nie Szymborska. Nie smućcie. Sama nie smuć. Dobra, to teraz zaglądamy do portfela. To, że jest kryzys, oczywiście kryzys był, jakby była i korona słowacka, także tutaj nie, nam to pomogło, dlatego że Słowacja jako kraj proeksportowy, nastawiony wszystkim na gospodarkę Unii Europejską, a strefy euro, na tym bardzo zyskało. No, im to znakomicie pomogło. Słowakom, PKB minus 4,8. Mhm. Tak im normalnie pomogło. Ale tak normalnie człowiek, Słowak zadowolony. No to o to chyba chodzi, żeby nie, doprowadzić. Nie, no, on był zadowolony w polskiej że przyjechał tutaj. On także, że może wymienić to euro. To euro wymieni wreszcie na jakiś sensowny no pieniądz. Na złotówki on tutaj je to. A który to polityk mówił ostatnio, że jak leciał nad Słowacją, to ciemno. 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 Dobra, chłopaki, kończymy i do domu. Na drugie domu. Danie, na drugie bo po zupie jesteś. A co jest na proszę drugie? Państwa, co jest proszę. Na a co jest na Słowację? Kopytka. Nie, to w Czechach. Dobrze, proszę Państwa, to życzymy smacznego. O właśnie, życzymy smacznego. Spotkamy jak się. Potkniesz tak kopytka. Wiesz, już się przeniosłem myślami do. Właśnie, obiadu. To ja skończę, a ty sobie myśl o obiedzie. Proszę Państwa, spotykamy się w sobotę następną o godzinie 9.30, potem w niedzielę o 14.15. A mogą Państwo nas również słuchać w radiu i spotkać potem tutaj przed telewizją jeszcze, jak ktoś będzie chciał. Tak. Mhm. I ewentualnie przynieść coś do jedzenia. Też można by. Dziękujemy Państwu to była Loża Szyderców TD. Zapraszamy i do Radia Wrocław, i do TD. Co złego to my. Miłej niedzieli.